Dzień dobry bardzo. Witajcie kochani w nowym filmiku. Ostatnio opowiadałam Wam o bardzo ciekawych preparatach rozświetlających do ciała, do twarzy. Kontynuujemy naszą letnią serię i dzisiaj opowiem Wam o interesujących, nowoczesnych filtrach. Filtrach zarówno do ciała, do twarzy, jak i takich, które możemy stosować na makijaż. Jeśli jesteście gotowi, od razu zaczynamy. I zacznę od produktu, który jest moim ostatnim odkryciem, a mianowicie mam na myśli tutaj mgiełkę. Mgiełkę do stosowania na twarz, ale również na ciało, która zawiera filtr SPF 50+ i w składzie ma filtry chemiczne. To jest mgiełka bardzo ciekawej marki profesjonalnej, o której myślę, że większość z Was jeszcze nie słyszała, ale będzie o niej dużo na moim kanale, ponieważ jest to marka, którą ja znam od już kilku dobrych lat i poznałam ją tak naprawdę w momencie, kiedy jeszcze studiowałam kosmetologię. Później miałam z nią styczność w pracy jako kosmetolog i to jest marka, która w 80% jest francuska, a w 20% jest hiszpańska i tworzy ona swoje produkty właśnie we francuskich laboratoriach. Są one skierowane głównie do salonów spa, do salonów kosmetycznych, ale co jest bardzo ciekawe, w ofercie są również preparaty do stosowania w pielęgnacji domowej, takie przeznaczone dla klientów detalicznych, dla osób, które chcą wzbogacić swoją pielęgnację pozabiegową i nie tylko. No i właśnie, ostatnio zaczęłam sobie testować tę mgiełkę, o której część z Was również pisało mi w komentarzach, co myślę, co sądzę, czy próbowałam, czy testowałam. Znalazłam o niej bardzo dużo pozytywnych opinii i stwierdziłam, trzeba sprawdzić i zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ta mgiełka jest skierowana do każdego typu skóry, ale głównie dla osób, które mają skórę podrażnioną, są po zabiegach różnego rodzaju kosmetycznych, kiedy z tą skórą coś się dzieje i jest ona o tyle fajna, że właśnie można stosować ją na makijaż. A dlaczego? Dlatego, że rozpyla się bardzo, bardzo delikatnie na naszej skórze, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, nie pozostawia też żadnego białego nalotu, co jest bardzo ważne i powiem Wam szczerze, że testowałam ją właśnie na makijaż, na taki mocniejszy makijaż, kiedy na przykład nagrywam, ale też dni w takie, które mam tylko i wyłącznie krem BB lub nie mam kompletnie nic na skórze oprócz standardowej pielęgnacji i powiem Wam, że za każdym razem byłam bardzo zadowolona z tego efektu, jaki daje na skórze. Z jednej strony nie zostawię tego tłustego filmu, ale można by było powiedzieć, że też tak bardzo delikatnie rozświetla, nadaje skórze taki naturalny blask. Nie podrażnia, a wręcz przeciwnie, moim zdaniem fantastycznie koi. Ja bym powiedziała, że to jest takie wrażenie, jakbyście spryskiwały sobie twarz wodą termalną. Na pewno większość z Was doskonale będzie wiedziała, o co mi chodzi. Makijaż absolutnie się po niej trzyma, nic nam nie spływa, nic nam się na tej skórze nie dzieje i też ta mgiełka ma bardzo fajną cenę. Wcale nie jest droga, można ją spokojnie zamówić przez internet ze sklepu marki i co jest też bardzo, bardzo ciekawe, to w składzie tej marki, w składzie tej mgiełki znajdziecie m.in. witaminę F. Co to takiego jest witamina F? Uwaga, uwaga, witamina F, kwas linolowy i linolenowy, który zapobiega zmianom zapalnym, przyspiesza gojenie ran, regeneruje, łagodzi zmiany trądzikowe, hamuje procesy starzenia. Tak, moi drodzy, dobrze usłyszeliście. Oprócz tego, że mamy tutaj wysoką ochronę, czyli mamy ten SPF 50+, to jeszcze dodatkowo mamy substancje, które będą fajnie wpływały nie tylko na podrażnienia naszej skóry, czy zaczerwienienia, czyli łagodziły te stany zapalne, które na niej się znajdują, ale też przyspieszała ta substancja, witamina F, gojenie się wszelkiego rodzaju ran na skórze, na przykład po zabiegach, czy też bardzo fajnie wpływa na zmiany trądzikowe. Czyli można by było powiedzieć, że rzeczywiście producent ma rację i jest to produkt, który mogą stosować osoby tak naprawdę z każdym typem skóry. Czyli jeśli macie skórę mieszaną, tłustą, gdzieś pojawiają się jakieś wypryski,
dlaczego nie? Jeśli macie skórę suchą, przesuszoną, odwodnioną, dojrzałą, dlaczego nie? A jeśli jesteście po różnego rodzaju zabiegach, kiedy ta skóra jest jeszcze właśnie lekko zaczerwieniona i szukacie produktu, który sprawdzi się dobrze, będzie Wam dawał dobrą ochronę, jak najbardziej tak. Poza tym jest to produkt, który możecie stosować przez cały rok, nie tylko w okresie letnim, kiedy szukamy jakichś lżejszych filtrów, kiedy musimy sobie te filtry dokładać w ciągu dnia. Moim zdaniem taka mgiełka to jest bardzo fajne rozwiązanie. I tak jak mówię, u mnie w tej chwili sprawdza się świetnie i nawet bym powiedziała, że będę do niej często wracać, bo jest to naprawdę ciekawy produkt i miałyście rację, pisząc mi w komentarzach pod niektórymi filmami, że u Was ta mgiełka bardzo dobrze się sprawdza, bo u mnie też. Dlatego właśnie dzisiaj Wam ją polecam. Pod moimi filmami dotyczącymi filtrów dopytywałyście mnie: Anita, a co z filtrami od marki Caudalie, którymi tak w zeszłym roku się zachwycałam? No, moje drogie panie i moi drodzy panowie, dzisiaj też chciałabym Wam o tych preparatach wspomnieć, a dokładnie o tym jednym, o kremie do stosowania na twarz, który nie tylko chroni naszą skórę, ale działa również przeciwzmarszczką. Ja akurat mam wersję 50, ale jest też dostępna wersja 30. I mimo tego, że producent twierdzi, że jest to krem, który może stosować każdy typ skóry, ja uważam, że ze względu na swoją konsystencję zdecydowanie lepiej sprawdzi się w przypadku skór suchych, odwodnionych, jak również dojrzałych. On ma właśnie konsystencję, powiedziałabym, że dosyć gęstą, białą, bardzo delikatnie pachnie, ale daje też taki lekki efekt rozświetlenia, takiego glow na skórze. I jeśli macie skórę mieszaną lub tłustą, ten efekt nie do końca będzie Wam pasował, ale też ze względu właśnie na swoją konsystencję będziecie mieć wrażenie, że no niestety troszkę ten filtr jest dla Was za ciężki, a makijaż nie będzie trzymał się do końca dnia tak jak powinien. Natomiast skóry suche, odwodnione, tak jak mówię, normalne, ewentualnie dojrzałe, bardzo powinny polubić ten krem. To, co jest ciekawe, jeśli chodzi właśnie o preparaty marki Caudalie, to tak naprawdę, słuchajcie, cała ta filozofia stworzenia owych preparatów. Ja o nich opowiadałam Wam w zeszłym roku i mówiłam Wam wtedy, że marka zrezygnowała ze stosowania tradycyjnych filtrów, substancji promieniochronnych z różnych względów. Między innymi z tego względu, że dużo się mówi o tej ochronie środowiska wodnego, o tym, że pewnego rodzaju filtry nie są dobre dla środowiska, ale też są takie, powiedziałabym, gdzieś tam w internecie słyszy się o tym, że niektóre filtry mogą źle wpływać na gospodarkę hormonalną. Oczywiście to nie jest w 100% potwierdzone i nie ma dokładnych badań, że tak się dzieje, bo gdyby tak się rzeczywiście działo, to słuchajcie, te filtry byłyby wycofane ze stosowania. Niemniej jednak stały się one dosyć kontrowersyjne, jak na przykład Octocrylen. Na pewno większość z Was słyszała o tych filtrach. No i marka Caudalie stwierdziła, że czas najwyższy stworzyć takie preparaty, które będą po części biodegradowalne, będą miały biodegradowalne formuły, też będą dobre właśnie dla tego środowiska wodnego, nie będą zawierały substancji kontrowersyjnych i w składach tych filtrów nie znajdziecie takich substancji jak oleje mineralne, parafina, jak ftalany, parabeny, silikony. No i właśnie te kontrowersyjne filtry, czy też filtry w nanocząsteczkach, które gdzieś tam mogą przedostawać się przez naszą, przenikać przez naszą skórę. No i słuchajcie, i to jest moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie dla tych z Was, którzy dbają o środowisko, którzy nie chcą stosować filtrów kontrowersyjnych, macie jakieś tam obawy, rezygnujecie mimo wszystko z tych substancji kontrowersyjnych i szukacie fajnych rozwiązań. No i właśnie marka Caudalie jest jedną z tych marek, która odeszła od tej kontrowersji, zaczęła tworzyć coś nowego. W tym roku, w ogóle powiem Wam tutaj też taką ciekawostkę, ale będę o tym opowiadać w innym filmie, marka dopełniła swoją serię przeciwsłoneczną jeszcze kilkoma innymi preparatami, jak na przykład żel do mycia skóry całego ciała pod prysznic, czy też mleczko po opalaniu i oczywiście zapach
woda odświeżająca, orzeźwiająca, o której już Wam wspominałam. No, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych filtrów. Tutaj co chciałabym jeszcze ważnego Wam powiedzieć, to między innymi to, że kosmetyki są niekomedogenne, nie ma w nich alkoholu, tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma też substancji pochodzenia zwierzęcego, mamy tutaj ochronę przed promieniowaniem UVA oraz UVB, no i tak jak powiedziałam, te kosmetyki nie są toksyczne dla środowiska, spokojnie możecie z nich korzystać, nie musicie się obawiać o Waszą skórę, Wasz organizm, Wasze zdrowie, ale tak jak powiedziałam właśnie też o to środowisko wodne. Natomiast mamy tutaj bardzo przyjemne formuły. Jeśli już o tym Wam wspominałam, o tym kremie właśnie do twarzy, ale jeśli szukacie czegoś też do pielęgnacji ciała, to koniecznie sprawdźcie, bo na przykład bardzo fajnym sprayem, takim mleczkiem jest ten oto preparat, który powiem Wam, że ja też bardzo polubiłam i w ogóle w zeszłym roku zużyłam 2 buteleczki tego kosmetyku, jak byliśmy na wakacjach we Włoszech. Ja tutaj mam akurat wersję SPF 30, ale to jest takie bardzo delikatne mleczko, które momentalnie się wchłania w skórę. Bardzo fajna opcja, że mamy ten spray, czyli nie musimy go sobie wyciskać, tylko po prostu spryskać się tym mleczkiem. No oczywiście, wiadomo, trzeba pamiętać o tym, że preparaty na ciało dodajemy po kilku godzinach, tak samo jak preparaty na naszą twarz. Nigdy to nie jest taka ochrona, że raz się spryskacie przed wyjściem na plażę czy wyjściem z domu i będziecie mieć zapewnioną ochronę przez cały dzień. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No dobrze, moi drodzy, to lecimy dalej i kolejny preparat, który chciałabym Wam przedstawić w tym dzisiejszym filmie, to jest marka Sesderma, seria Repaskin i produkt, którym taki fluid, jak go tutaj określa producent, a ja bym powiedziała bardziej lekki krem do stosowania na twarz, który również ma SPF 50, ale daje nam on kompletną ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB i R oraz A. Tak wygląda opakowanie, mamy tutaj bardzo fajne rozwiązanie, bo jest to tubka zakończona pompką, a więc też bardzo, bardzo wygodne w użyciu, ale ja w ogóle markę Sesderma uwielbiam za technologię, którą stosuję, czyli nanotechnologię, przez co też substancje aktywne zamknięte są w liposomach i docierają do głębszych warstw naszej skóry, żeby też dawać nam większy efekt działania. W przypadku owego preparatu ochronnego również tak się dzieje i co ciekawe, to w składzie tego preparatu znajdziemy tak interesujące substancje aktywne, które nie tylko będą chroniły naszą skórę, ale też ją regenerowały, odbudowywały, wzmacniały, działały na jej nawilżenie i nie tylko. I te substancje aktywne, jak na przykład ekstrakt z planktonu, są zamknięte właśnie w tych liposomach. Mamy tutaj wiele innych substancji aktywnych, jak na przykład witaminę A, witaminę E, zieloną herbatę, witaminę C, ekstrakt z bakterii gram ujemnych, lecytynę i tak dalej. I to też powoduje, że mamy tutaj taki preparat, który jest pielęgnujący, będzie działał pielęgnująco na naszą skórę, ale właśnie też będzie ją chronił przed różnymi typami właśnie promieniowania. To jest bardzo ważne, bo jeśli na przykład siedzicie w domu, nigdzie nie wychodzicie, a mimo wszystko pracujecie na przykład przed komputerem, to też ta ochrona przed niebieskim światłem jest dla nas bardzo ważna. Fajna konsystencja, lekka, momentalnie szybko się wchłania, daje też taki efekt nawilżenia, ale co jest ciekawe, odnoszę wrażenie, że za każdym razem, kiedy nakładam ten kosmetyk na moją twarz, to tak mniej więcej po 2-3 minutach skóra robi się matowa. I to jest, słuchajcie, odwrotność właśnie jeśli chodzi o ten kosmetyk z Caudalie. Tu mamy działanie przeciwzmarszczkowe, rozświetlające, ochronne, a tutaj z kolei mamy działanie ochronne, wzmacniające, regenerujące, ale powiedziałabym bardziej matowe. Czyli idziemy troszeczkę w stronę tych skór mieszanych i tłustych, które nie lubią właśnie tego rozświetlenia, nie lubią ciężkich konsystencji, bo tak jak mówię, tu mamy kompletne przeciwieństwo, ale też co jest bardzo ważne, tutaj mamy połączenie filtrów fizycznych i filtrów chemicznych.
No jednak mamy tutaj już bardziej takie rozwiązanie zaawansowane, ale niekoniecznie naturalne. Więc to też musicie pamiętać, o tym też musicie pamiętać i wziąć to pod uwagę, że jeśli idziecie raczej w stronę pielęgnacji naturalnej, to to nie będzie kosmetyk dla Was. Jeśli natomiast szukacie efektywnych kosmetyków, takie, które będą powodowały, że na przykład macie przebarwienia i nie chcecie, żeby te przebarwienia w okresie letnim znowu Wam się pojawiły na skórze, to myślę, że warto jednak zainteresować się takim filtrem i taką technologią i takimi substancjami aktywnymi, plus do tego połączeniem różnego rodzaju filtrów. Przechodzimy do kolejnego kosmetyku i tym razem będzie to olejek. Olejek marki, która tworzy dermokosmetyki, czyli powiedziałabym, że są to kosmetyki już specjalistyczne do wybranych typów skóry, ale uwaga, tutaj możecie być zaskoczeni. Mamy tutaj markę SVR, która stworzyła w tym roku coś wspaniałego. Olejek dwufazowy, jak możecie zauważyć, który trzeba bardzo dobrze wstrząsnąć przed użyciem, żeby wszystkie fazy i wszystkie substancje się w nim dobrze zmieszały. Wtedy tworzy nam się taka, powiedziałabym, mleczna emulsja, konsystencja. Nie przejmujcie się absolutnie tym, że jest ona lekko pomarańczowa, bo na skórze zostawia taki piękny glow. Natomiast świetna opcja do rozpylania delikatnej mgiełki, która momentalnie się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. I uwaga, uwaga, mamy tutaj kompletną ochronę. Mamy SPF 50+, ale ten olejek chroni nas znowu przed promieniowaniem UVA, UVB, promieniowaniem podczerwieni, czerwonym i mamy promieniowanie niebieskie, światło niebieskie. Super, super, słuchajcie, produkt, ale nie tylko to jest świetne w tym preparacie. Przede wszystkim cała formuła, która jest biodegradowalna i opakowanie, które nadaje się do recyklingu. I znowu, słuchajcie, mamy markę dermokosmetyków, czyli można by było powiedzieć tych kosmetyków takich aptecznych, bardziej tradycyjnych, chemicznych, ale zobaczcie, marka stworzyła coś, co jest odpowiednie również dla osób, które dbają o środowisko, które korzystają bardziej z takich naturalnych rozwiązań. Tutaj nie mamy absolutnie żadnych kontrowersyjnych substancji, więc też może Was to zainteresować. Ale co jeszcze? Mamy filtry o szerokim spektrum działania. 70% substancji pochodzenia naturalnego. Mamy kompleks antyoksydacyjny, który chroni właśnie przed tym światłem podczerwonym i światłem widzialnym. Plus do tego preparat, który mogą stosować osoby z bardzo wrażliwą skórą, podrażnioną, gdzie już tam, powiedzmy, opalałyście się i gdzieś pojawiły się jakieś podrażnienia, zaczerwienienia, możecie dalej go stosować. Jest to produkt perfumowany, ma bardzo delikatny, przyjemny zapach, więc to też musicie, o tym też musicie pamiętać. Natomiast moim zdaniem to jest w ogóle jakiś hit. Naprawdę uwierzcie mi, że jestem zaskoczona, żeby marka dermokosmetyków stworzyła tak fajny produkt, bo o ile marki produkujące kosmetyki naturalne idą właśnie w tym trendzie, że stosują te substancje naturalne, żeby te produkty były biodegradowalne, formuły biodegradowalne, jak najmniej szkodliwe dla środowiska, no to zobaczcie, nawet marka dermokosmetyków może stworzyć taki produkt, który powinien i myślę, że będzie większości z Was odpowiadał. Ale zaraz, zaraz, moi drodzy, to jeszcze nie koniec, bo marka SVR wprowadziła też coś takiego. Takie maleństwa. To są, słuchajcie, sztyfty. Mamy tutaj dwie wersje. Wersję mineralną, czyli taką, która zawiera 96% substancji pochodzenia naturalnego, w tym również filtry mineralne i ochronę SPF 50, ale mamy też wersję taką malutką, która już jest wersją, powiedziałabym, tradycyjną, natomiast w żelu, bezbarwnym żelu. I może zacznę najpierw od tego. W ogóle, słuchajcie, opcja takich sticków to jest świetna sprawa, jeśli na przykład uprawiacie sporty, jeśli gdzieś wyjeżdżacie, wychodzicie z dziećmi, gdzieś na jakiś spacer, czy też jesteście osobami w ogóle aktywnymi, albo nawet macie małą torebkę i potrzebujecie zabrać ze sobą jakiś filtr ochronny, a nie chcecie brać na przykład, o,
takiego dużego opakowania. Wtedy stick to jest świetna, świetna opcja. Oczywiście możecie go stosować na takie newralgiczne miejsca, gdzieś na przykład na uszy, na nos, żeby też gdzieś na przykład na łokcie, na kolana, gdzieś, gdzie macie jakieś już widoczne poparzenia, powiedziałabym, chociaż uwaga, uwaga, ja jestem absolutnie przeciwko takim sytuacjom i nie doprowadzajcie nigdy do poparzenia waszej skóry, ale gdyby coś tam się jednak stało, to wystarczy odrobina takiego preparatu przeciągnąć nim po skórze albo nawet lekko sobie gdzieś paluszkiem go wyciągnąć, zaaplikować tak właśnie na przykład na nos, na uszy, gdzieś, gdzie to słońce szybciej nas łapie. Dlaczego nie? Tutaj mamy wersję taką białą, powiedziałabym kremową. No niby producent mówi, że ona nie zostawia tej białej powłoki, ale ja jednak twierdzę przy testowaniu, że taka troszeczkę ta biel się pojawia, bo mamy mimo wszystko tutaj filtry mineralne. Natomiast tutaj mamy wersję bezbarwną, żelową, która też szybko się wchłania. Obydwa te sticki są wodoodporne. Jak dla mnie, naprawdę to jest świetne, świetne rozwiązanie. I w ogóle myślę, że dzisiaj przedstawiłam wam takie propozycje nie do końca typowe. Mamy mgiełkę, o, bardzo proszę. Mamy mgiełkę, którą możemy stosować na makijaż. Mamy preparaty właśnie w takich stickach, wygodne do zabrania do torebki, gdzieś na wakacje, na spacer, w kieszeń, jak jedziecie biegać, jeździć na rowerze. Opcje dla tych, którzy nie lubią białej warstwy, nie mają absolutnie problemu z tym, jakie to mają być filtry, czyli żelową. Opcję mineralną, 96% substancji pochodzenia naturalnego. Słuchajcie, olejek. Świetny dwufazowy olejek, super formuła, fajne substancje, fajne filtry, wchłanianie, ten efekt, który daje na skórze, czy na przykład zaawansowaną technologię, jaką daje nam marka Sesderma, zupełnie coś innego niż tradycyjne filtry, fajne substancje aktywne, fajne działanie na naszą skórę, albo z kolei marka Caudalie, która daje nam ochronę bardzo taką, powiedziałabym, zdrową dla środowiska, dla nas samych, rozświetlenie, działanie przeciwzmarszczkowe. Wiecie co, to jest niesamowite, że z roku na rok pojawia się w sprzedaży coraz więcej właśnie takich fajnych, ciekawych preparatów. Że jednak marki kosmetyczne zaczynają zwracać uwagę na to, żeby te filtry były lepiej dopracowane, żeby były dla nas przyjemne, żebyśmy my czuli też komfort z ich korzystania i dobierali dla siebie takie preparaty pod względem naszych, nie wiem, ideologii, pod względem typu naszej skóry, składów i żebyśmy byli z nich zadowoleni. Bo jednak nie da się ukryć, że filtry muszą być w tej naszej letniej pielęgnacji. Ja wyznaję zasadę, że filtry muszą być przez cały rok, ale ta letnia pielęgnacja to jest obowiązek. Ta ochrona naszej skóry przed wysokim promieniowaniem to jest obowiązek. I często też słyszę takie, słuchajcie, jakieś mity albo też pytania czasami dostaję od was. No tak, ale jak będę używać filtrów z tym wysokim współczynnikiem, filtrów z 50 na przykład SPF, to ja się nie opalę, będę cały czas blada, albo będę mieć brzydką tą opaleniznę. Nie, moi drodzy, skóra będzie produkować melaninę, ale ta ochrona, którą będziemy jej dawać, będzie dla niej znacznie lepsza, niż jakbyśmy się wystawiały na słońce, bez ochrony, ryzykowały różnego rodzaju raki skóry, poparzenia, a te zmiany w DNA komórkowym, szybsze starzenie się naszej skóry. Lepiej robić to zdrowo, z głową i mieć pewność, że nasza skóra będzie dobrze wyglądała. A chyba te czasy, kiedy już tak opalałyśmy się na skwarkę, na taki naprawdę ciemny brąz, chyba moim zdaniem już minęły. Zgadzacie się ze mną, czy nie? No dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film, za uwagę. Mam nadzieję, że was zainteresowałam trochę tymi preparatami. Oczywiście jak zawsze linki do nich znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Jestem ciekawa, czy już je znacie, czy korzystacie, co na ich temat sądzicie, czy się u was sprawdzają. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a my widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!